Witam się, witam kochani. Tym razem w kuchni. Także jakiś czas temu był torcik, dawno nic nie piekłam i dzisiaj przyszedł ten dzień, że coś zrobię. Szukałam jakiegoś fajnego przepisu, czegoś, co jeszcze nie robiłam, żeby wam coś nowego nagrać i patrzę się, a tam u Ewy z kanału Mandziary u Ewki. Zapraszam was, fajny przepis znalazłam i dzisiaj zrobię ten przepis z kanału Ewy. Ona to robiła z owocami, bodajże z borówkami i malinami, z tego co pamiętam, a ja myślę, powiem mężowi, kupi borówki i zrobię to ciastko. Czyli to będzie takie ciasto na cieście kruchym z masą budyniową i z borówkami. I można po prostu zrobić w ten sposób, że jak zagniotę to ciasto, to wstawiam do zamrażarki, bo ono będzie dzielone na dwie części. Można zetrzeć na wierzch tą część, tak jak się robi na pleśniaka, a można poskubać, ale ja prawdopodobnie będę skubać, bo nie mam aż tyle czasu, żeby czekać 2-3 godziny, żeby mi to ciasto zamarzło i żebym mogła go zeczeć na tarce. Ale jak ktoś ma więcej czasu, to będzie sobie mógł na tarce zeczyć, żeby ono było przymrożone. Także już mówię, co potrzebujemy. Mam już przygotowaną tutaj mąkę z proszkiem do pieczenia, czyli 400 gram mąki pszennej, u mnie 450, ale równie dobrze może być 500, z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia. Obok mamy 200 gram, 200, tak? 200 gram cukru normalnego, nie cukru pudru. Także zaraz sobie to wsypię. Do tego będziemy potrzebowali 200 gram masła lub margaryny. Widzicie, już mam tutaj kawałeczek po prostu z kostki zostaje, czyli ten większy kawałeczek. 5 żółtek. Białka osobno, one nam będą potem potrzebne. I możecie dać troszeczkę soku z cytryny lub skórki z cytryny. Ja akurat dzisiaj będę się posiłkować aromatem cytrynowym. Ale też myślę, że nic by się nie stało, jak dacie inny aromat. Także ja już tak troszkę będę się bardziej stosowała pod przepis Ewy. Chociaż wiadomo, u każdego wychodzi to inaczej. I zobaczymy, jak to u mnie wyjdzie. Także czasami się zmieni jakiś aromat, czy zmieni się owoce i już wychodzi zupełnie co innego. Ale bazowy przepis będzie na ciasto kruche taki sam. I mam tutaj blaszkę 26 cm, u mnie kwadratowa. Po prostu, bo tutaj jeszcze będzie szła ta piana i w ogóle, nie? Także co następuje? Biorę tak, do tej mąki zaraz wsypię sobie cukier, margarynę, żółtka, kilka kropli aromatu i z tego zagniatam kruche ciasto, które podzielę na dwie części, większą i mniejszą. Większą wyłożymy na spód blaszki, a tą mniejszą na razie położę do lodówki, a zajmiemy się potem przygotowywaniem białek. I powiem, co trzeba będzie. Będziemy ubijać białka i przyniosę inne po prostu składniki, które będą tutaj do tych białek potrzebne. Tutaj wiecie, mam pomidorki. Tak, to ciasto, które będzie wyłożona blaszka, będziemy podpiekali około 15 minut i potem reszta rzeczy. To wszystko powiem, co i jak. Czyli ja biorę się za zagniatanie ciasta. 400 gram mąki z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia, 200 gram cukru, 200 gram margaryny bądź masła, 5 żółtek i aromat. Także jak chcecie wersję, możecie zrobić też z kakao. Nikt nie broni. Dobra, lecimy. Ciasto już mam, widzicie, zagniecione. Podzieliłam sobie, czyli dwie części, trzecią część będzie na wierzch. I teraz sobie tą część wyłożę na lekko posmarowaną blaszkę, ponakuwam, ojej, się spadło, czyli tak, to sobie wyłożę na blaszkę, ponakuwam sobie widelcem i będę podpiekała
około 15 minut na środkowej półce. U mnie, jak wiecie, ja głównie piekę w 200 stopniach, a tu chyba u Ewy było, czekajcie, zaraz zobaczę na przepisie, chyba w 170 czy w 180, akurat sobie nie napisałam, także około 15 minut będę podpiekać. Już zaraz nastawiam piekarnik, niech się grzeje, ciasto wykładam i nakłuwam widelcem. Ciasto się będzie piekło, a my się zajmiemy robieniem białek, także zaraz przygotuję, co trzeba. Wiecie co? Zmieniłam blaszkę, widzicie, dałam większą blaszkę, bo obawiałam się, że być może potem ta reszta mi się nie zmieści, także wymieniłam blaszkę na większą, jak widać, taką sporą. Nie wiem, ile ona ma, żeby mi się potem to wszystko tutaj zmieściło. Piekarnik mi się nagrzewa i w 180 stopniach będę podpiekać 15 minut i zaraz przygotowuję, będziemy przygotowywać pianę z białek. Ciasto właśnie wstawiłam do pieczenia, a Was zapraszam do przygotowywania białek. Tutaj mam te białka, sobie widzicie, ustawiłam Was na statywie. Jest mikser, żebyście dobrze widzieli. Damy do tych białek szczyptę soli i teraz będę je ubijała. Już tak jak będzie widać, że białka są dosyć po prostu sztywne, będę po troszeczku dosypywała cukier, takie większe pół szklanki cukru. Do tego damy kilka kropli aromatu waniliowego. Aromat waniliowy jakiś czas temu dostałam w paczuszce od Tomatinki. Pozdrawiam, dzisiaj będę go używać. I będą potrzebne dwa budynie waniliowe. W przepisie było, że dawać cukier waniliowy. Ja dzisiaj akurat będę dawać aromat. I tutaj mam, kochani, 100 ml oleju. Potem na samym końcu będziemy do tego dodawać olej, delikatnie szpatułką mieszając. Czyli tak, ja się zabieram za ubijanie białek. Potem powolutku dodaję cukier. Prawidłowo powinien być to cukier puder, ale akurat nie mam. Tak więc będę dawać zwykły. Myślę, że nic nie stanie. Czyli tak, ja się zabieram za ubijanie białek. I widzicie, w tym momencie, jak mi się już białka fajnie spieniły, będę po troszeczku dosypywała cukier i dalej miksowała. Aż do wykorzystania całości cukru. I mam już moje białka ubite. Wiecie co? Będę się musiała przełożyć w miskę, bo tutaj pozostałe rzeczy mi się nie zmieszczą normalnie. Fajna beza. Ją tutaj przeleję, ile będę mogła. Bo jak dodam budyń i pozostałe rzeczy, to mi się wszystko nie zmieści. Widzicie? Nie przewidziałam, takie to bywa czasami rzeczy, tak jak samo z tym ciastem. Myślałam, że mniej się jednak będę w lasce piekła, a okazało się, że będę piekła w większej lasce. No to chłopcy sobie tam wyliżą, będzie. O, wsadzę. I teraz, kochani moi, dodam właśnie aromat waniliowy, Tomatinko, od Ciebie. Chyba jest dosyć mocny. Zobaczymy, ile trzeba będzie. I sypuję dwa budynie waniliowe. Najlepiej bez cukru. Moje chyba są właśnie bez cukru. Zawartość dodając 2 łyżki cukru, tak, czyli są bez cukru. Także musicie zwrócić uwagę na to, czy są z cukrem, czy są bez cukru te budynie. 40-gramowe, czyli takie standardowe.
budynie na dwie szklanki. Jak nie macie budyniu na przykład waniliowego, to równie dobrze może być śmietankowy. Widzicie, i wpadło mi. Dzisiaj jakieś mam takie ręce grabowe. Ale to nic. Już sobie wsypię. Dobra. I to sobie wyliżę. Beza, super. Dobra, okrutnie. I teraz sobie jeszcze to zmiksuję razem z tym, kochani, budyniem, a potem po maleńku tak przemieszam, żeby mi to zaraz wszystko nie chlapło. I gorącą taką masę będziemy potem wykładać na to nasze ciasto, jak się upiecze. Dobra, zabieram się za miksowanie. I mam już gotowe, zmiksowane wszystko razem z tym budyniem. I teraz powoluteńku będę dolewać ten olej i mieszać. I w międzyczasie myślę, że ciasto nam się upiecze. Wyciągnę ciasto i wyłożymy naszą masę budyniową i wyciągnę borówki na wierzch, a potem to pozostałe ciasto. Także Ewuniu, z Twojego dzisiaj przepisu pozdrawiam Ewę z kanału Mandziary u Ewki. Może z małymi moimi modyfikacjami, ale myślę, że w większości tak jak było to u Ciebie, u mnie, z borówkami. O, fajna masa. Doda fajnej gęstości, jak to się upiecze ciasto. Takie dzisiaj wypieki. O, już dawno nic nie piekłam. Chce się słodkiego, a to widzę, że będzie dosyć duże ciasto, wydajne. Tak więc dzisiaj takie rzeczy. Dobra, kochani, ja tu dolewam ten olej. Będę mieszać. Widzimy się, jak już ciasto wyciągnę. Będziemy działać dalej. Nie ma was co tu trzymać. I ciastko, spód ciasta aktualnie już wyjęłam, został podpieczony. Mam już tą masę wymieszaną i teraz na gorące ciasto wylewam moją masę budyniową, kochani. I zaraz będziemy wykładać owoce i dawać drugą część ciasta. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak to ciasto wyjdzie. Pierwszy raz robię. Także zobaczymy, co się wydarzy, jak będzie. Wiadomo, trochę cierpliwości trzeba, bo zawsze trzeba czekać, aż ciasto ostygnie. Powiem Wam, fajnie pachnie ta masa budyniowa waniliowo, te budynie waniliowe, dodatkowo ten aromat. No dobra, czekajcie, ja sobie to wyskrabię, ile można. I masę białka, białkowo-budyniową, jak widzicie, mam wyłożoną. I teraz zajmiemy się wykładaniem owoców. U mnie borówki ze sklepu. Możecie równie dobrze dać maliny lub inne owoce, nawet i mrożone, myślę, by było fajnie. Pewnie dam całe jedno opakowanie. Mąż mi kupił dwa opakowania. Może jeszcze, jak się skończy to ciastko, jakieś muffinki albo coś z galaretką zrobię, albo sobie po prostu wsadzę do zamrażarki i niech one sobie stoją. Nie opruszam tutaj mąką, bo idą na masę budyniową, także rzucam po prostu bezpośrednio te boróweczki.
No dobra, to ja sobie te borówki wyłożę. Widzę, będzie dosyć sporo. Kto ma własne, to wiadomo, nie? To może używać własnych borówek. Ja akurat nie mam, więc posiłkuję się ze sklepu boróweczkami. Ale jest też sezon teraz na maliny, to można równie dobrze zastąpić malinami. Także dzisiaj akurat jestem opóźniona, bo to ciasto aktualnie mam w niedzielę, jak go robię. Także nie wiem, kiedy będziecie mieli, po niedzieli na pewno. I mam tutaj to ciasto. Jak mówiłam, kto ma więcej po prostu czasu, to może sobie przymrozić, a ja go, widzicie, będę tak oskubać, nie? Po wierzchu. Bo chcę zrobić dosyć szybko to ciasto, bo u mnie dzisiaj znowu amore pomidore. Także mam trochę pracy. A chcę jeszcze może, żeby ono dzisiaj ostygło, także już jest dosyć późna pora. Jest po 13:30. Dobra, czyli ja sobie to skubię, pokażę Wam już, jak będzie naskubane to ciasto. I już, jak widzicie, mam przygotowane ciasto do pieczenia. Z tego, co Ewa mówi tam u siebie na kanale, bo ma akurat ten przepis z owocami leśnymi, to ciastko się nazywa. Około 30 minut w 180 stopniach. Chyba troszkę więcej się piekło u niej. Ja na razie dam na 200 stopni, na 30 również minut i będę sprawdzać. Po wyjęciu można opcjonalnie posypać cukrem, pudrem. Także myślę, że dobrze, że wzięłam tą dużą blachę, bo ciasto mi jeszcze, wiecie, urośnie. Także będzie fajne, duże, wydajne ciastko do kawy i nie tylko. Takie z boróweczkami. Możecie jeszcze nawet dać maliny, jak macie. Pomieszać po prostu to, czy jakieś inne owoce, w zależności kiedy będziecie piekli, jak wcześniej czy później, także czy wiśnie, czy truskawki. Myślę, że można modyfikować po swojemu. Nie wiem, czy jabłka by się nadawały, ale takie owoce można dawać. Opcjonalnie ja to bym się nawet pokusiła na danie owoców z kompotu, na przykład wiśni, no nie wiem, także wiecie, macie różne mrożone rzeczy, także możecie dawać. No dobra, to widzimy się po upieczeniu. Kończę to moje pierdzielenie, bo wiecie, pierdziele, pierdziele, a niektórym to nie pasuje. Moje to pierdzielenie, nie? Ciasto wstawiam do pieczenia, a ja, kochani, będę się brać za robienie przecieru pomidorowego. To już Wam przecież nie będę nagrywać co drugi czy co trzeci dzień, tam Wam dałam, co robię z pomidorów, także macie i z tamtego roku sobie szukajcie, no i szukajcie też przepisów na ciasta, jakie u mnie tam są w playliście wypieki domowe, także może każdy coś znajdzie dla siebie, zwłaszcza dla nowych widzów, którzy niedawno dołączyli, niech wracają do tych moich starych filmów. Po prostu tam są playlisty u mnie na kanale, jaka tematyka, także wejdźcie sobie i zobaczcie i każdy znajdzie coś dla siebie. Głównymi dwoma wiodącymi tematami są właśnie takie sprawy wypieki i gotowanie, nie? Czyli połączone tak naprawdę są dwie playlisty. I po prostu coś się dzieje u mnie w ogrodzie od A do Z, także. Dobra, widzimy się po upieczeniu. I kochani, zobaczcie, ciastko po upieczeniu prezentuje się tak. Jeszcze znalazłam kapeczkę cukru pudru, więc posypię cukrem pudrem i niech ono mi tutaj tak stoi. I myślę, że w tym momencie się z Wami pożegnam. A gdzieś tam po prostu tutaj lub tutaj, czy na dole Wam wstawię zdjęcie, jak ono po ukrojeniu będzie po prostu wyglądało, to ciastko, wiecie, przekroju, albo po prostu na zdjęcie główne Wam stawię, także niech ono stygnie, bo ja cię może do wieczorem już będę kroiła, może być późno, także zrobię zdjęcie i Wam stawię
jak to będzie po ukrojeniu wyglądało. Także w tym momencie się żegnam z Wami. Pa!